Krzysztof jest Boże, pełno, na pęść. A ja tego Piotrka to widzę, wiesz, raz na 100 lat. To całe szczęście, niech się zgubi od ciebie. On tam w bibliotece się kręci, ale widzę, że go tam nie lubią jakoś. A co on robi? Nie wiem, tam się podkochuje w tych babkach, co pączki sprzedają, wiesz, on tam wszystkie zna. Jezus Maria, nie, jakiś nawiedzony, naprawdę. A to pierwszy raz go widziałeś, tego Piotrka? Kiedyś gdzieś tam, chyba z tobą, dawno, barkady, ale coś ci powiem, on jakiś się nawiedził, no, brak mu czegoś, umiarł. Ale może się. Zalecał się do ciebie? Nie, zgubił się w życiu. Zgubił się, no na pewno się zgubił, ale on jest psychiczny, on ma jakieś orzeczenie i mógłby dzięki temu dostać pracę, bo widzę, że on chyba nie ma pracy. No właśnie, chyba na taką drogę. A teraz dają pracę, tak jak Ukraińczykom, jak ktoś ma orzeczenie i tego. Spokojnie. On, ja nie wiem, co on robi, nic nie robi. Ja nie wiem, no Boże, no tak może tak się zgubić. Ja ci mówię, ja tu, ja mnie tu rok nie było prawie. Gdzie nie, ja ci coś powiem. Niektórzy ludzie pracują, no ja też mam pracę, wiesz. Jak masz majątek, to wydajesz, jak nie masz, to trzeba coś robić, jeśli no. Będziesz żebrał.